70,000 friends. So I guess it'll be alright. Be alright. Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj przyjechałam na szkolenie marki Apis. Jest poniedziałek, bardzo wcześnie rano, także tydzień zaczyna się intensywnie. Mimo tego, że mój głos cały czas nie wrócił do formy, to wiecie, dzisiaj ja nie muszę nic gadać, tylko idę posłuchać, nagram dla Was parę przebitek, żebyście zobaczyły, co tam nowego w świecie kosmetyki słychać. Na razie. I know someday we could finally be friends. With our eyes got falling, falling in love again. And I feel now it is time to let you go. Without hesitation, hesitation. I don't know what I want, I don't know what I need. But I feel a loss of balance when I think of you and me. What we had was just a waste of time, a waste of time. You got 70,000 friends, but I am one of them, one of them. I know someday we could finally be friends. With our risk of falling, falling in love again. And I feel now it is time to let you go. Without hesitation, hesitation. I don't know what I want, I don't know what I need. But I feel a loss of balance when I think of you and me. Wiecie, czemu ja się tutaj tak czaję z tej strony, bo rozstawiłam sobie na stole kosmetyki, mam zamiar nagrać ulubieńców kosmetycznych marca i stwierdziłam, że nagram sobie kawałeczek do vloga, bo coś mi smętnie w tym tygodniu idzie nagrywanie. W poniedziałek byłam na szkoleniu, we wtorek byłam właściwie cały dzień poza domem, bo byłam również w gabinecie, patrzę bez sensu w podgląd, a tutaj powinnam patrzeć do Was. Ale już nie podnoszę statywu, bo jak podniosę, to się rozgadam, zacznę Wam coś pokazywać i nie nagram tych ulubieńców, a mam niecałe 2 godziny czasu do powrotu dzieciaków ze szkoły, a mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, więc nagram teraz ulubieńców kosmetycznych marca. Postaram się do Was jeszcze odezwać później. Nie, mamy dopiero środę, więc jeszcze czwartek, piątek może się coś uda. W poniedziałek byłam na szkoleniu, dopiero po południu wróciłam do domu, we wtorek od rana miałam taki dzień, wiecie, załatwiania tego, czego nie zdążyłam zrobić w poniedziałek i przed weekendem, więc od rana robiłam rzeczy, powiedzmy sobie, zakupowo, urzędowo, takie bieganiowe po mieście, później byłam w gabinecie, wróciłam do domu po południu, lekcje, obiad, proza życia i też już nic nie nagrywałam. Dzisiaj od rana, zanim się, wiecie, tutaj naszykowałam, to już jest południe, więc też trochę czasu minęło. Także nagram sobie tych ulubieńców. Mam nadzieję, że pojawią się, no jak tylko ich złożę. Zobaczymy kiedy. Nagram sobie jakieś jeszcze urywki dzisiaj do vloga. Gotowałam wcześniej obiad, robiłam taką potrawkę ze sznycli z indyka dla dzieciaków, ale w ogóle nie miałam głowy, żeby, słuchajcie, włączyć kamerę i cały czas mam trochę problemy z głosem, więc tak nie bardzo mi się chce, wiecie, taką chrypą do Was poranną się odzywać. Dobra, słuchajcie, bo bolą mnie trochę plecy, a jak się wyprostuję, to będziecie widziały tylko mój nadruk, haft właściwie na bluzie. To jest w ogóle bluza kupiona na jakiejś tam mega wyprzedaży na Zalando, może będziecie o nią pytały. Postaram się odszukać Even Out, jakaś taka marka. Bluza była bardzo tania, kosztowała, nie wiem, 30 chyba 4 zł. No dobra, to włączam kamerę, nagrywam ulubieńców, a do Was odezwę się później. Pa!
Zobaczcie, nie mam totalnie szczęścia do bransoletek z Lilu. Nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam Wam, że w prezencie na 40 urodziny dostałam od teściów voucher do Lilu i jeszcze sobie dopłaciłam, wzięłam tam kilka rzeczy. I dokładnie sprawdziłam dzisiaj w historii banku, że dopłacałam za to 25 stycznia, dzisiaj mamy 25 marca, więc 2 miesiące noszenia bransoletki i bransoletka się zerwała samoistnie. Jak skończyłam nagrywać filmik, na szczęście, zobaczcie, to jest ta kuleczka, rozerwała się z tą, więc to nie pękło nigdzie na zgrzewie, znaczy nie pękło tutaj zapięcie, tylko zerwała się bransoletka. Na szczęście pękło mi to w domu, na stole. Po prostu podniosłam rękę do góry i bransoletka opadła. Myślałam, że się rozpięła, ale niestety jest zerwana. Nie wiem, czy pamiętacie moje piórko, które dostałam od dzieci na dzień mamy. Również mi się zerwało, było na sznureczku. Tutaj jeszcze pokazywałam Wam. To jest czarny, ten gruby sznurek, na którym mam zawieszoną lilijkę. Tutaj jest ta lilijka. Zrobił się po prostu okropny po basenie. Naprawdę wydaje mi się, że to jest od chloru, on się tak wytrawił, więc teraz jak pojadę reklamować ten łańcuszek, to od razu powiem, żeby wymieniono mi sznureczek. Natomiast kurczę, no jestem strasznie zawiedziona jakością tej bransoletki, w ogóle tych produktów, no bo mówię, sznurek się jeden zerwał i piórko zostało zagubione. Tutaj ten czarny, gruby sznurek zrobił się nieładny. Bransoletka po 2 miesiącach użytkowania zerwana. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że pani, która mnie wtedy obsługiwała, nie dała mi paragonu, więc poprosiłam męża, żeby mi wydrukował potwierdzenie zapłaty, tej dopłaty, którą robiłam kartą. I mam nadzieję, że na tej podstawie po prostu przyjmą mi reklamację na tą bransoletkę, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Byłam zdziwiona właśnie, że nie mam paragonu, bo wiecie, ona mi to wszystko ładnie popakowała w woreczki. Ja się spieszyłam już też po dzieciaki, bo miałam niewiele czasu. Wyszłam ze sklepu, przyjechałam do domu i tak naprawdę dopiero później, jak chciałam pokazać chyba Natalce te wszystkie bransoletki, które tam sobie kupiłam, wyjęłam i mówię do niej, kurczę, zobacz, nie mam paragonu, a ja płaciłam właśnie tym voucherem, który dostałam i dopłatą z karty. Także ja nawet ten druk, który będę miała na dopłatę, to jest tylko na tą kwotę, tą różnicę pomiędzy wartością vouchera a kwotą, która była finalnie do zapłaty. Dajcie znać, jeżeli miałyście jakąś reklamację w Lilu, jak to u Was było rozpatrzone. No bo nie, no bo po prostu ta bransoletka się nie nadaje, a no wolałabym, żeby albo mnie ją wymienili na inną, albo naprawili. Zobaczymy, będę Wam dawała znać. Cześć kochani, witajcie w kolejnej odsłonie, w kolejnej części tego vloga. Jak widzicie, jestem w trochę innym ustawieniu, na jakimś innym krześle, tak więc jestem w gabinecie. Ponieważ dopiero dochodzi 10, mam jeszcze godzinę czasu, a przywiozłam ze sobą shiny boxa i przepięknie zapakowane nowości włosowe, które dostałam ostatnio dzięki uprzejmości Ani, która naprawdę dołożyła wszelkich starań, żeby ta przesyłka jednak do mnie dotarła. Także Aniu, bardzo Ci dziękuję. Widzisz, kuferek jest już u mnie, przyjechał tutaj ze mną do gabinetu, żeby właśnie Wam go pokazać, bo w domu wiem, że po powrocie nie będę miała na to czasu, więc stwierdziłam, że to, co chcę Wam pokazać, po prostu przywiozę ze sobą, a jeszcze się lepiej składa, bo przesyłka kosmetyczna z marki Lanbena, to jest marka kosmetyczna, która opiera się na tradycyjnej medycynie Chin, także też same ciekawostki, przyszła tutaj, więc tutaj mam te kosmetyki i stwierdziłam, że w tym vlogu te 3 rzeczy Wam pokażę. Zaczniemy sobie może od Shiny Boxa, to jest Beauty Queen, tak się nazywa edycja i to pudełeczko jest dokładnie takie, jakie trafia do rąk klientek, to nie jest pudełko ambasadorskie, to nie ma żadnych dodatkowych produktów, także tutaj możecie zobaczyć dokładnie to, co dostałybyście, gdybyście to pudełko subskrybowały i je zamawiały. Mamy oczywiście książeczkę i już zaczynam Wam pokazywać. Pierwszą rzeczą jest fluid do włosów farbowanych marki O'Herbal. Fluid o pojemności tutaj pewnie będzie z 50 ml. Wczoraj go podglądałam i to jest nic innego jak taki przeźroczysty jakby olejek do włosów. Tu było napisane, że 2-3 dozy olejku nakładamy na całą długość włosów i nie spłukujemy, czyli coś takiego jak odżywka w olejku. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena regularna tego produktu, o ile on w ogóle będzie na... No, jego w ogóle nie ma. Nie ma go w gazetce, więc nie mam pojęcia, ile kosztuje. Kolejną rzeczą są wkładki ekologicznie z paskiem anionowym marki Gentle Day. 8,90 kosztuje 15 takich płatków. Spokojnie możemy sobie to włożyć do torebki, jest bardzo lekkie.
fajna rzecz do wypróbowania. Coraz więcej widzę teraz tych takich ekologicznych środków higienicznych się pojawia. Następną rzeczą jest Beauty Shot marki Innovum. To jest taki, wiecie, drink do picia, coś na zasadzie suplementu diety. 7 zł kosztuje 25 ml. Mamy go razem z opisaną ulotką. Nie wiem, czy ja się odważę, słuchajcie, to wypić, bo ja jestem alergikiem i zawsze mnie takie suplementy diety niepokoją, więc nie wiem, czy ja to wypróbuję. Następną rzeczą, która się tutaj urwała z opakowania, jest krem, słuchajcie, nie BB, nie CC, krem DD, Daily Defense Cream, SPF 30, to jest na pewno fajne. Marka Paeza, taka malutka pojemność do przetestowania, 5 ml. No, kremu DD jeszcze nie miałam, także zobaczymy. Kolejna rzecz to Hypoallergenic Bell, pomadka w odcieniu takim malinowo-czerwonym i też próbowałam wczoraj tutaj podejrzeć, czy jest kolor. Niestety nie ma, ona jest jeszcze zafoliowana. I tak, cena tego BB kremu to jest 40 zł za 30 ml, my mamy piątkę, a cena tej pomadki to 16,99, no Bell jest wszystkim doskonale znana. To są takie pomadki w kredce, mam jeszcze gdzieś różową, była bardzo fajna. Tutaj jest opisana cała pewnie, no tak, cały asortyment tej marki takich. Gentle Day to są ekologiczne środki higieniczne dla kobiet. I tu mamy jeszcze tak, rozświetlający krem przeciwzmarszczkowy Korean Beauty Biotanik, ultra oczyszczające plastry na nos z marki Selfie Project i maseczka aktywnie nawilżająca na tkaninie również marki Biotanik. Więc to są wszystkie rzeczy, które znajdują się w tym pudełku. To nie jest pudełko powiększone o jakieś ambasadorskie produkty, także dokładnie to wszystko znajdziecie w pudełku, jeżeli zdecydujecie się na jego zakup. Kolejna rzecz, którą Wam chciałam pokazać, myślę, że w tym świetle, nie wiem, podglądam trochę tutaj się w tym podglądzie, widzę, że jestem jakaś dziwnie różowa, ale tam jest różowa leżanka i przy leżance pali się światło, obawiam się, że właśnie ten róż odbija mi się teraz na twarzy. Zobaczcie, w jakim fajnym kufrze, takim czarno-brokatowym przyszły, oczywiście jeszcze było pudełko, kosmetyki do włosów, zaraz Wam pokażę jakie. I ja to pudełko albo, ten kufer, albo sobie zostawię, słuchajcie, w gabinecie, bo ja mam tutaj dużo takich różnych rzeczy, takich małych, które są albo w jakichś plastikowych pojemnikach, albo gdzieś stoją w szafce, a może właśnie będą stały w takim kufrze. On w środku niestety nie ma przegródek i to jest jedyny jego mankament, ale jest naprawdę bardzo taki duży, okazały. Teraz zobaczymy, bo ja nie wiem, co to jest w ogóle za marka kosmetyczna. Jeszcze raz, Aniu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że zdecydowałaś mi się przekazać tą przesyłkę. Tutaj jest, wszystko to działa pod brandem marki Chantal, także również ta linia pochodzi z tej marki. To są produkty micelarne, są to produkty do pielęgnacji włosów suchych i matowych, innowacyjna formuła micelarna, delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę włosów i włosy i skórę głowy, jednocześnie chroniąc je przed podrażnieniami. Jak wzięłam do ręki ten szampon, to on strasznie mi się skojarzył, dziewczyny z mojego rocznika mniej więcej, powinnyście kojarzyć, marka Garnier kiedyś wypuszczała takie szampony Neutralia i one właśnie były w przeźroczystych butelkach i woda również, szampon był w środku przeźroczysty i mi się strasznie ten szampon z tym kojarzył, bo ja uwielbiałam Neutralię, więc jeżeli to będzie choć trochę podobne, no to świetnie. Bardzo ładna grafika, taka bardzo klasyczna, bez żadnych udziwnień. Jest to po prostu szampon nawilżający micelarny z aloesem, zaraz zobaczymy jak pachnie. Ma bardzo delikatny, ale ładny, taki wyczuwalny zapach, no niemniej jednak jest to zapach delikatny, głęboko oczyszczający szampon, pojemność to 300 gram. Tutaj jest odżywka nawilżająca również z tego systemu micelarnego, biała, zupełnie kremowa. Zobaczymy, czy linia zapachowa, nuta jest taka sama. Tak, jest dokładnie ta sama, taka świeża nuta jak w szamponie. Do tego mam nawet taki malutki ręczniczek. To jest ręczniczek prawdopodobnie takich rozmiarów, a zresztą zaraz zobaczymy, takich rozmiarów jak do twarzy. Bardzo duży produkt tej serii to jest maska, tutaj pewnie jest 450 gram, jest to 3-minutowa maska nawilżająca, także dla mnie świetnie, że to nie jest maska, z którą trzeba siedzieć pół godziny. W środku jest zupełnie biała, jeszcze jest zabezpieczona. No na pewno będę używała, kosmetyki nawilżające do włosów są na wagę złota. I do tego dołączona jest świeczuszka taka mała o zapachu bawełny. I ja myślę, że tutaj właśnie nutą przewodnią może być kwiat bawełny. Takie kosmetyki, jak tylko skończę wszystkie swoje zapasowe produkty do włosów. Wiem, że chcecie film o pielęgnacji moich włosów, bo pisałyście mi o tym. Ja na pewno się do tego zbiorę i wszystkie produkty, oczywiście no bez tych, których
których jeszcze nie używam, ale wszystkie produkty, które teraz stoją u mnie w łazience do pielęgnacji włosów, na pewno Wam pokażę, co ja tam z tymi włosami robię, a te kosmetyki po prostu wdrożę do pielęgnacji, jak tylko skończę wszystkie swoje zapasy. Teraz przejdę jeszcze po te kosmetyki z Lanbenny, o których Wam mówiłam, także poczekajcie. Kiedy odezwała się do mnie dziewczyna, kobieta, pani z tej marki, to na początku byłam tak sceptycznie nastawiona, ale zaczęłam czytać sobie u nich na stronie i zobaczyłam właśnie, że są to kosmetyki inspirowane tradycyjną chińską medycyną, więc stwierdziłam, ok, wypróbuję. Widziałam też u Izy Niemiec na kanale, że ona już wcześniej dostała te kosmetyki i opowiadała, że jest z nich bardzo zadowolona, więc myślę, że bezpiecznie będzie je przetestować. Oprócz tego, co Wam tu pokażę, był jeszcze taki błyszczyk powiększający do ust, ale ja go chyba wrzuciłam do torebki, a dzisiaj mam inną torbę ze sobą, więc pokażę Wam w innym po prostu vlogu. To są wszystko kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy. Tutaj mamy na przykład dwa produkty typu serum. Pierwszy z nich to jest olejek wybielający Whitening Oil, a drugie to jest serum z blueberry, czyli z borówką, z wyciągiem borówki, z peptydami i z kwasem hialuronowym. One wszystkie mają takie jakby certyfikowane naklejki z hologramem, więc bardzo ładnie to wygląda. Przepiękne opakowania, szklane buteleczki z pipetą, to jest to serum właśnie z borówką. Małe pojemności, 12 miesięcy od otwarcia należy to zużyć. Pojemność tutaj to jedynie 15 ml, ale to nawet dobrze, bo do przetestowania są to fajne pojemności. Tutaj jest na przykład serum w olejku. Ja bardzo lubię olejki, jest to serum wybielające. Przepięknej, uważam, szacie graficznej. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. To jest szkło, to nie jest plastik. I do tego jest pipeta, również 15 ml. Kolejną rzeczą, która mnie naprawdę zainteresowała, są ampułki. Takie jednorazowe ze śluzem ślimaka. I te ampułki, jest ich tutaj 30, natomiast one są pakowane w takie woreczki i w każdym z tych woreczków jest po 5 czy po 6 ampułek, nawet nie wiem ile ich tutaj jest, także bardzo fajnie też są zamknięte. Ja już jedną tutaj ostatnio otwierałam, więc widzicie, ten woreczek jest otwarty i taka jedna kapsułeczka, to są takie rybki, takie jak na przykład Isana ma kapsułki właśnie ze śluzem ślimaka, więc zobaczymy. Ostatnio sobie chyba na rękę trochę wycisnęłam tego olejku, o ile dobrze pamiętam, i on się przepięknie wchłonął i pozostawił bardzo miękką skórę na dłoni. Na twarzy jeszcze tego nie używałam, bo dopiero to przyszło i nie miałam kiedy. Tu jest produkt, w którym pokładam duże nadzieje, ponieważ są to retinolowe płatki pod oczy, nawilżające, przeciwzmarszczkowe, no i takie wiecie, firm and lift. 50 płatków, więc na 25 zabiegów te płatki są zamknięte w takim pudełeczku. Ono mi się bardzo kojarzy z marką Organic, bo Organic tak pakuje w takie właśnie srebrne, aluminiowe opakowania. Nasączone są w płynie z retinolem, także bardzo ładnie to wygląda. I ostatnia rzecz, którą mogę Wam tu pokazać, to są ampułki. To jest 7 ampułek ceramidowych, zamkniętych w szkle, czyli jedna ampułka na jeden zabieg. Teoretycznie jest to taki 7-dniowy, taka 7-dniowa kuracja, ale przecież można to używać równie dobrze pod jakieś maski. Także zobaczymy. Ceny na tej stronie są podane w euro i taki jeden produkt, teraz widzę, jest jakaś tam oferta, taka promocyjna pewnie, żeby wiecie, rozpropagować trochę ten sklep, około 15-20 euro za produkt. O, i te ampułki są po prostu tak jak kosmetyki gabinetowe, ten sam sposób są pakowane. Także pokazuję Wam, to są takie nowości, które na pewno raz na jakiś czas u mnie się przewiną, bo będę chciała na pewno je przetestować. Bardzo podoba mi się grafika. Zobaczcie, bardzo ładnie pakowane i podoba mi się to, że są w małych pojemnościach, bo można sobie przetestować i szybko, bez problemu, przed upływem terminu ważności zużyć. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się do Was jeszcze odezwać dzisiaj, jak wrócę do domu, bo teraz już czas mnie trochę nagli, także ja się biorę do pracy, a Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się, pa! In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true, that you were lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. Tokyo.